zdążyliśmy się spostrzec, jak zmienił się obiekt naszych uczuć. Już nie konie miłujemy, a samochód. Z dawnych husarskich zamiłowań została tylko kawaleryjska jazda. A zaczęło się to zaledwie przed ćwierć wiekiem. Wtedy właśnie z pomocą Związku Radzieckiego rozpoczęliśmy budowę fabryki samochodów osobowych w Warszawie. Pierwszy samochód M20 Warszawa zszedł z taśmy montażowej 6 listopada 1951 roku. Wydarzenie to oklaskiwała cała ówczesna załoga fabryki samochodów osobowych. 1400 osób. Warszawy jeżdżą do dziś po polskich drogach. Taksówkarze twierdzą, że są to najtrwalsze wozy, jakie kiedykolwiek udało się wyprodukować. Później, w roku 1958, urodziła się syrenka. Z miejsca podbiła serca Polaków, bijąc rekordy szybkości i wytrzymałości. Stało się też zadość kawaleryjskiej tradycji. Syrena wzięła udział w rajdzie Monte Carlo. Jak głoszą ówczesne zapiski, start był nadzwyczaj udany. Listopad 1967 roku. Z taśmy montażowej schodzi pierwszy polski Fiat 125P. W krótkiej historii fabryki samochodów osobowych nowy rozdział. Krok w nowoczesność. Inżynierowie i konstruktorzy FSO systematycznie wprowadzają do polskiego Fiata zmiany i ulepszenia. Polski Fiat staje się coraz bardziej atrakcyjny. Na Placu Zamkowym w Warszawie nowy model wozu prezentowany przez Roberta Muchę budzi ogromne zainteresowanie. Dyrekcja FSO, pragnąc zaspokoić powszechną ciekawość, organizuje wespół z Życiem Warszawy dni otwarte, w czasie których każdy może zobaczyć, jak się to robi. Ostatnia kartka z historii FSO. Luty 1976 roku. Z taśmy montażowej schodzi półmilionowy polski Fiat 125P. A to już dzień dzisiejszy. Ciągła modernizacja produkcji i poprawa organizacji pracy pozwalają z każdym rokiem zwiększać liczbę produkowanych wozów. O rosnącej popularności Fiata najlepiej świadczą jego ceny na giełdzie samochodowej, wciąż wyższe od oficjalnych. Nowoczesny samochód wymaga stworzenia wielu specjalistycznych zakładów. Razem z FSO polskiego Fiata tworzy 8 zakładów filialnych. W sumie 22 tysiące pracowników tworzy codziennie 400 polskich Fiatów 125P, wykonywanych w 30 odmianach. Ponad 20 tysięcy śrub, śrubek, łożysk, trybów, uszczelek i innych drobiazgów. Aż dziw, że to wszystko do siebie pasuje. Lakierowanie to trudna i precyzyjna robota. Ostatnią, czwartą warstwę lakieru nakładają automaty.
Końcowa faza montażu. Spotkanie silnika z karoserią. Szczelności jest już ostatnią operacją w fabryce. Za chwilę nowy samochód wyruszy w świat. Polskie Fiaty 125P można spotkać na drogach 30 krajów w Europie, w Azji, w Ameryce Południowej. W ciągu 9 lat Polmot wyeksportował ponad 300 tysięcy Fiatów, między innymi do państw o wysoko rozwiniętej motoryzacji: Austrii, Anglii, Francji, Republiki Federalnej Niemiec. Targi poznańskie. Nowa wersja Fiata 125P jak zwykle budzi zainteresowanie zwiedzających. No i wreszcie polski Fiat w naszym życiu prywatnym. W czasie weekendów nie pozwala nam wypocząć. Niezwykle wygodny w łowieniu ryb. Wszystko uciągnie i udźwignie. Wywiera wpływ na przemysł odzieżowy. I na przemysł kosmetyczny. Zbliża ludzi. Z całą pewnością. Z pewnością zwróciliście Państwo uwagę, że niczego dziś nie krytykujemy. Nie wypada, wszak to jubileusz. Niech więc to wydanie Polskiej Kroniki Filmowej przyjmie pracowita załoga FSO jako pocztówkę z najlepszymi życzeniami na następne 25 lat.